okolice Stuttgartu i tak jak mówiłem, pojechaliśmy szukać Citroena C5. Tutaj znaleźliśmy takiego Citroena C5, 20 rok. Dwulitrowy diesel, 163 konie. Wersja Tourer Exclusive. Czyli to auto już ma wszystko. Fotele, półskóra, nawigacja, zawieszenie pneumatyczne. Auto całe w oryginale, mierzyłem, zaraz wam pokażę. Big Xenon. Czujniki parkowania. Dwa komplety kół, teraz jest na letnich. Czekamy na sprzedawcę, sprzedawca prywatny. Bardzo ładne auto. Zaraz jeszcze. Zaraz go zmierzę czujnikiem jeszcze raz, pokażę wam. Ja wiem, że on chciał 6,5, 6, 200 mi powiedział, to wiem. 6,5, 6, 200 zapalił. Tak mi mówił. Mi się wydaje, że... Co, na jest dobro. Bo w Polsce wypał... No to w Polsce też kupi za tyle, spokojnie, ja tylko, wiem, a... tylko wiesz co kupi. Jak czujnikiem zmierzysz, to na pewno nie będzie wszędzie. No to nie będzie taki auto, ten, ale ekskluzywa, to żeby kupił za te pieniądze. Wiesz, że we Francji jest dużo Citroenów, a z Francji wiesz, że jakie auta, jak są rozwalane, są tanie, nie? Przyłożyłem. Sancja była przed C5, nie? No właśnie. Ona ma swoje, ona też miała automatyczne. Sancja była dobra. Ona mi się w ogóle podobała z tego czasu. Miałem kiedyś Xanty, w Holandii kupiłem. Jedną się benzyna nie dojechała. Nie dojechała do domu? Korba, blok pęk. Chyba dwa auta takie w życiu były, co nie dojechały. Corsa. Też z Holandii, tylko to Corsa było wiadomo przy zakupie, że raczej nie dojedzie. Tu mówiłem gościowi, jak kupował, że nie dojedzie, bo tak panewki były słychać. Ale on mówi, że dojedzie, no to 100 km dojechał. I Xantia. Ja z Holandii trafika kiedyś kupiłem, to nie było skrzyni oleju. Znaczy w skrzyni był, tylko w nie było, bo tam oddzielnie jest olej do skrzyni do Bohanii. Też się zakaz. Także widzicie, zaraz jeszcze przyjdzie właściciel, to wam pokażę środek tego. Ustawia się fotel. Tu ma coś Partronic. Partronic tu się włącza. A on wtedy tu będzie pokazywał chyba, prawda? Powinien tu mi się. Chyba tak, no. Zapalili tu przebowieć, ale aż tak bardzo zabrudzony nie jest. Więc jeszcze prosto. Tak, ja bym ją kupił. Za te pieniądze bym kupił. BMW
O, jak stanął blisko. X3, tutaj ptaszki na kupciach. Proszę, kółko. Wszystko jest. Auto naprawdę Gans. 2007 rok. Auto kupione koło Stuttgartu. Dwa komplety kół, nowe tarcze przód, tył. Auto ma przejechane 122 tysiące. Teraz właśnie podjechaliśmy nim na zakupy jeszcze i panowie wracają już do Polski tym autem. Auto ma na 4 koła napęd oczywiście. Silnik dwulitrowy diesel. W ładnym kolorze pokrowce na siedzeniach są. Trzeba je wyciągnąć i wtedy siedzenia są jak nóżki. No widzicie, klimatronik, wszystko jest. Także naprawdę, no, ja bym był bardzo zadowolony z tego auta w takiej cenie. 5750 euro. Stało za